W tym wideo pokażę Ci banalnie prosty sposób, jak osłuchiwać się z angielskim, słuchając ciekawych przemówień na interesujące Cię tematy. Nazywam się Rafał Dudek i od 8 lat pomagam osobom takim jak Ty przełamać wewnętrzne blokady, opanować nowe umiejętności i przyspieszyć swój rozwój. Jeśli pierwszy raz trafiłeś na mój film, to koniecznie subskrybuj ten kanał i kliknij w ikonę dzwoneczka, aby nie przegapić nowych wideo. Obojętnie jaką metodą uczysz się angielskiego, jest to dla Ciebie niezwykle ważne. Osłuchując się w ten sposób, który za chwilę Ci pokażę, budujesz w swoim mózgu podświadomą bazę danych na temat języka angielskiego. Ta baza danych pozwoli Ci intuicyjnie rozumieć gramatykę i z łatwością zapamiętywać słówka podczas nauki angielskiego. A gdy korzystasz z języka za granicą, będziesz mógł wyłapać sens tego, co inni do Ciebie mówią po angielsku, nawet jeśli mówią za szybko albo używają słów, których nie rozumiesz. Obojętnie więc, czy chodzisz na zajęcia do szkoły językowej, uczysz się z aplikacji lub fiszek, czy może nawet uczysz się naszą metodą aktywnego mówienia, osłuchiwanie się z angielskim jest krytycznym elementem Twojej nauki. Sposób, który zademonstruję, pozwoli Ci osłuchiwać się w skuteczny i motywujący sposób. Zamiast nudnych dialogów, będziesz słuchać przemówień na interesujące Cię tematy. Jak to zrobić? Już pokazuję. Podążaj za mną, pauzując to wideo, gdy potrzebujesz więcej czasu, aby zrobić to, co pokazuję. Krok pierwszy. Wejdź na stronę ted.com. Gdy tam jesteś, najedź myszką na Watch, czyli oglądaj w górnym menu, i kliknij na pierwszą opcję, TED Talks, czyli przemówienia. Jak widzisz, jest tu ponad 2800 przemówień na ciekawe tematy takie jak technologia, rozrywka, projektowanie, biznes, nauka, globalne problemy, ale wszystkie tytuły są po angielsku. Jak tu coś wybrać? Aby zobaczyć polskie tytuły, kliknij na Languages, czyli języki, i wybierz See All Languages. Czyli zobacz wszystkie języki. Z tej listy wybierz Polish, czyli polski, i gotowe! Widzisz właśnie wszystkie przemówienia, których tytuły zostały przetłumaczone na polski i mają polskie napisy. Jak widzisz, jest ich kilkadziesiąt stron, więc możesz przeglądać tytuły, aż znajdziesz coś, co Cię zainteresuje, albo możesz kliknąć w tematy, czyli Topics, See All Topics, czyli zobacz wszystkie tematy, i z tej listy możesz wybrać dokładnie ten temat, który Cię interesuje. Aby zmienić temat, usuń wybrany temat klikając w ten X, a potem wybierz inny. Żeby Ci było łatwiej tutaj wrócić, dodaj teraz tę stronę do zakładek. Dzięki temu nie będziesz musiał za każdym razem wybierać języka i tematu. Na komórce być może jeszcze nigdy nie korzystałeś z zakładek, ale każda przeglądarka je ma i zwykle trzeba gdzieś po prostu znaleźć taką ikonę gwiazdeczki, jak tutaj u mnie. Załóżmy, że Twój ulubiony temat to nauka języków obcych, ale nie wiesz, jak to jest po angielsku. Jak to znaleźć wśród tych angielskich kategorii? Nic prostszego. Otwieram nową kartę, wpisuję Google Tłumacz, otwieram pierwszy wynik i w okienku po lewej stronie wpisuję nauka języków obcych. Następnie ustawiam tłumaczenie z polskiego na angielski i gotowe. Na smartfonie polecam zainstalowanie aplikacji Google Tłumacz, której obsługa jest szybsza niż przez przeglądarkę internetową. Tłumacz twierdzi, że nauka języków obcych to po angielsku Learning Foreign Languages. Więc wracam do menu, wiedząc, że to będzie na literę L. O, proszę bardzo, Language. O, cztery powody, aby uczyć się nowego języka. Super, pewnie chcesz poznać te cztery powody, a przy okazji osłuchasz się z angielskim. Kliknij na tytuł i już jesteś na stronie z wideo. Teraz jedna bardzo ważna rzecz. Zanim odpalisz to wideo, zmień napisy z polskich na angielskie. Dlaczego? Ponieważ gdy masz polskie napisy, to czytasz zamiast słuchać. Wtedy Twój mózg angażuje się bardzo minimalnie w słuchanie angielskiego. Dlatego za pierwszym razem obejrzyj to wideo z angielskimi napisami i postaraj się zrozumieć z niego jak najwięcej. Postaraj się wyłapać ogólny sens wypowiedzi, kontekst, o którym mowa, albo przynajmniej pojedyncze słowa. Gdy słuchasz w taki sposób i jesteś szczerze ciekawy, o czym mówią, bo jeszcze nie wiesz,
jest to maksymalnie skuteczny trening słuchania ze zrozumieniem. Dlatego za pierwszym razem obejrzyj to wideo z angielskimi napisami. Gdy je obejrzysz, zobaczysz, że wideo zniknie i pojawi się takie coś. Strona próbuje Ci podsunąć kolejne wideo, ale Ty chcesz obejrzeć drugi raz to samo wideo. Tym razem z polskimi napisami. Więc od razu kliknij w Cancel, czyli anuluj, i Replay, czyli powtórka. Teraz zatrzymaj wideo, najedź na tę ikonę, wybierz More Languages i Polish, aby włączyć polskie napisy. To drugie obejrzenie jest Twoją nagrodą. Wreszcie dowiesz się, o czym dokładnie była mowa w tym wideo. Słuchając, staraj się łączyć angielskie dźwięki z polskimi napisami, które czytasz. Zauważaj słówka i zwroty, które jesteś w stanie rozpoznać. O, na przykład powiedział universal, czyli to na pewno jest po polsku uniwersalny. Zauważ to, połącz to w swojej głowie i oglądaj dalej. Pewnym ułatwieniem jest też opcja oglądania z prędkością 0.75, którą znajdziesz tutaj. 0.5 nie polecam, bo przy takim spowolnieniu wszystko brzmi dziwnie, ale 0.75 jest w sam raz na początku treningu rozumienia ze słuchu. Oczywiście przemówienia są bardzo różne i niektórzy mówcy będą mówili prostszą gramatyką i będą używali prostszego słownictwa, a inni, tak jak ten gość, który akurat jest lingwistą, będą kombinować. Nie przejmuj się, jeśli z początku mało rozumiesz. Pozwól sobie po prostu wkręcić się w te tematy i obejrzyj codziennie przynajmniej jedno interesujące wideo. Raz z angielskimi napisami, drugi raz z polskimi. Jeśli masz jakieś pytanie, zadaj je w komentarzu pod tym wideo. A jeśli wszystko jasne, do dzieła! Obejrzyj przynajmniej jedno wideo dziennie, dwa razy. Dzięki temu za granicą zrozumiesz, co do Ciebie mówią obcokrajowcy i będziesz mógł swobodnie porozumiewać się po angielsku. Jeśli pragniesz jak najszybciej porozumiewać się po angielsku, osłuchiwanie się w ten sposób to już połowa sukcesu. Drugą połową sukcesu jest trening mówienia po angielsku. Najlepiej w luźnej atmosferze, bez oceniania, z pełnym zrozumieniem tego, co mówisz. Taki właśnie trening przygotowaliśmy dla Ciebie w kursie Aktywny Angielski. Kliknij w kartę, która się wyświetla i już teraz zacznij trenować mówienie za darmo. Już w pierwszej lekcji samodzielnie ułożysz i wypowiesz 28 angielskich zdań. Absolutnie warto, więc kliknij w kartę i do usłyszenia w kursie.